komuną! Wbrew z komuną! Wbrew z komuną! Wbrew z komuną! Wbrew z komuną! Dziś odbyła się rekonstrukcja początku stanu wojennego, który rozegrał się 30 lat temu i próbowaliśmy to zrekonstruować, tamte wydarzenia minionego czasu. Chcieliśmy się dowiedzieć więcej o tej historii, chcieliśmy się poczuć tak jak tamci ludzie, którzy 30 lat temu strajkowali przeciwko tym zmianom i przeciw głównie wprowadzeniu stanu wojennego. Mogłem się wczuć w rolę tamtych ludzi, którzy strajkowali. Przeniosłem się odrobinę w czasie i poczułem się jak ludzie wyszli na ulicę, krzyczeli, demonstrowali swoje niezadowolenie przeciwko wprowadzonym zmianom. Oczywiście były emocje, wzięły trochę górę, krzyczało się, biegło się, dało się spałować zamowcom niestety, no ale taki los. To jest żywa lekcja historii. Prościej jest się tak historii nauczyć, niż siedząc w szkole i kłuć regułki. Czułam się, jakbym tam była i to naprawdę fajna sprawa, brać w czymś takim udział. A dlaczego ty się zaangażowałeś w tą akcję? Z kilku powodów. Jeden to jest osobisty. Znaczy? Chciałem w jakiś sposób upamiętnić tą datę, oddać jakby hołd tym osobom, które uczestniczyły i walczyły za wolną Polskę, ponieważ zrobił kawał dobrej roboty, czego wynikiem jest wolna Polska. Również ta inscenizacja jest po to, aby pokazać ludziom, że to nie były przelewki, że rzeczywiście zomowcy bili i no, byli źli ogólnie. No i myślę, żeby też młodzieży przypomnieć, no bo wiele osób w moim wieku, moich rówieśników, nie pamięta albo tak ignoruje tą datę, te wydarzenia. Przemyślenia na temat tamtego czasu. Jakby to było, kiedy znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji, jak ja bym zareagował, jakby moi koledzy zareagowali, jakby świat zareagował, to jest ważne. No i co by było, gdyby nadal była nas komuna i gdyby jednak solidarnie wygrała. Wprowadzenie stanu wojennego jest dzisiaj bardzo kontrowersyjne i każdy z nas to inaczej odbiera i każdy to, myślę, że czyta wszystko na swój sposób. Gdyż no, jedni twierdzą, że nie wiadomo co by było, gdyby, inni twierdzą, że to było bardzo złe. Każdy z nas może wyciągnąć tylko wnioski i stwierdzić samemu dla siebie, nie? Najważniejsze jest chyba to, co nosimy w sercu. Chcemy pokazywać historię, chcemy ludzi zmobilizować do sięgnięcia do lektur, sięgnięcia do książek, sięgnięcia do internetu, żeby sobie ludzie przypomnieli te wydarzenia, gdyż myślę, że co piąty Polak nie wie, co to jest, co było 13 grudnia. Udało nam się dzisiaj tutaj zmobilizować ponad 150 osób ze szkół średnich. Myślę, że to będzie najlepsza dla nich lekcja historii, gdyż brali w tym udział, a więc myślę, że sięgną do literatury, żeby poczytać coś na ten temat. Może zadadzą kilka pytań rodzicom, coś z tego będzie, myślę, że się udało.